Cześć, witajcie w kolejnym vlogmasie 11 na kanale Marzena i Marek i popatrzcie, gdzie stoję. Kogo tutaj nie ma? Smutna wiadomość. Co się stało? Smutna wiadomość, naprawdę. Ale ja wiem. O co chodzi, Marek? Królik zmienił lokalizację. Tak, ponieważ w jego miejsce będzie stała... Choineczka! Choineczka to jest dobre określenie. Choineczka. Mieliśmy co roku większą. Ale okazało się, że... Znaczy, w tym roku zdecydowaliśmy się na mniejszą. No, ale z powodów oczywistych. Z powodów oczywistych... Z powodów sublokatora, który siedzi aktualnie w klatce w domku swoim, ale nie wyjdzie chyba teraz. Także on został przeniesiony z tamtego kąta tutaj. George jeszcze tu nie był, także lekko się zdziwi na pewno. A Wigilię jeszcze z tego miejsca pójdzie do George'a, do pokoju. No, wiecie co, ja tak myślę, no... Pewnie to go trochę stresuje. Czemu? Taka zmiana miejsca, takie przesuwanie, przenoszenie. Nie wiem. Jutro jedziemy do weterynarza, to w ogóle się tak trochę więcej jeszcze też podowiadujemy o królisiu. On jedzie do szpitala tak naprawdę, bo to jest taki jednodniowy cały pobyt i to się tak nazywa szpital. Zobacz na stole. Michasia już przygotowała jakieś dekoracje. Kolorowe dzięciołki. Gąbeczki, dzięciołki, tam lampeczki, którymi zaraz zajmie się tata Marek. O, to jest stary pies, kupiłem go kiedyś w Wigilię w Rossmanie. Tak, a zobacz tutaj jeszcze te nasze bombki. Tu jest właśnie ten jeż. Od Michasi z tamtego tak, roku. Tak, od Michasi. A teraz to marzęce spadnie? Nie, nie spadnie, bez przesady. Aż to jest chyba ta od brata bliźniaka. No właśnie, coś tam było. Co, Michaśka? No chyba tak. Zaczynamy dekorowanie. Ale lampki muszę zamontować. Trzeba się odpowiednio przystroić. O, działa. A to tak. Też było Michasi na filmiku tak. Kiedyś. Też, ojeju. Nie? No. Także pokażemy wam naszą choineczkę nareszcie. Ale zanim choineczka, to... Taram, taram. Już tak. Jest stroik. Oczywiście to nie jest jego docelowe miejsce. Chwilowo. I to nie jest stroik własnoręcznie zrobiony. Nie. To jest właśnie stroik tym razem kupiony, bo kiedyś, dawno, dawno temu, jak jeszcze żyły dinozaury, ja robiłem stroiki. Ale teraz już mi się nie chce robić. Wiecie co, chyba proces starzenia się zaczął, ale już nie nudzę. Także w tym roku taki stroik kupiłem. Nie wiem, ocenicie sami, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. No i świeczka nie będzie świeciła, wiadomo. Których szukałam. Tak? No właśnie, no tu jednorożce, donaty i różne inne babeczki, ale to... Żołnierzyki, ale tak. Na choince chyba je powiesiły, nie? Może tym razem ostatnio były w tych kopułach, to nie wiem jak sobie tam zechcesz. Były tutaj, był jeden, to może postawimy jednego i drugiego i znowu choinka będzie w środku. Dobra, to co, nie ma co zwlekać, zabieramy się do roboty, bo to już kilka dni i Wigilia. Dokładnie trzy. No tak, trzy dni i Wigilia, bo dzisiaj jest 21, aczkolwiek wy to widzicie 23, dzień przed Wigilią. Leluja. Nie te święta, dobra, idę. Oj, trzeba założyć te lampki. Ale zanim jeszcze choinka, to jeszcze czas na kawę. Robimy kawę. Marzenka chce kawę? Nie, ja dziękuję. A Marzenka tu dekoracja, popatrzcie, jaki artyzm. Mój ołtarzyk. Nie, no co ty. Ale ładnie to wygląda, powiem ci. No, tak? Może być. Tak, Merry Christmas! Dobra, to jeszcze zobaczę, który dzisiaj jest 21. 21, chyba dzisiaj masz takie duże okienko. A co tu tyle? O nie, a to igły dla mnie. Nie, igły, stogusiana. O, no, papierek duży, cukierek mały. No, ale co zrobić? No i jedziemy z królikiem do weterynarza. Teraz z którym? Na cały dzień praktycznie do szpitala jedzie. Bo już nie było miejsca, jak mówiłem wczoraj. Nawet w miarę spokojnie jest. Sam z tyłu siedzi, widzicie? No i zobaczymy, co pani doktor powie. Nie wiem, czy to w ogóle nagrywa. Ale co ty mówisz, że jemu się paznokieć złamał? Znaczy paznokieć? Pazur. Pazurek złamał. No tak mi się wydaje, bo wiecie co, on ma takie zapuszczone te pazury. Mam nadzieję, że go to nie boli, no ale zobaczymy, co pani doktor tam powie. Także... No ogólnie to by można samemu obcinać, prawda? Takiemu zwierzątku. No ale ja to nawet George'owi nie obcinam paznokci, pazurów.
Także tu się w ogóle nie wezmę, żeby krzywdy nie zrobić. Także wolimy jechać i żeby pani doktor to sobie tam ciachła i byłoby dobrze. I będzie dobrze. No ale jeszcze dodatkowo, żeby go przebadała. Przynajmniej spojrzała na jego okiem fachowca. Bo nie wiem, czy jest z nim wszystko dobrze, czy nie jest dobrze. No niby się zachowuje normalnie, nie? To znaczy, niby normalnie, ale jednak jeżeli chodzi o obserwacje, bo no wiesz, też musimy zwierzątko obserwować, to i jego boby nie są zawsze zadowalające, że tak powiem, bo mają różną formę, konsystencję też i to nie wiem, od czego to zależy, może to jest trochę wpływ stresu, może zmiana diety, bo tak naprawdę my nie wiemy, co on wcześniej jadł. Tam ze zdjęcia w tej fundacji wynika, że tam jest, leży marchewka i siano. A czy on nie był w tej fundacji, tylko u kogoś? Znaczy u kogoś, no ale mówię zdjęcie tam akurat, bo i to też tego nie wiemy właśnie, jaką miał dietę, co jadł, może zmiana diety, także no takie różne, no mamy przypuszczenia, dywagacje, nie? Ale dowiemy się już od profesjonalisty, co i jak. Zamiast pada śnieg, pada deszcz. Taka pogoda przed świętami, przed Wigilią. Już od kilku lat ja obserwuję, że jeżeli chodzi o pogodę, to na Wigilię, na święta Bożego Narodzenia nie ma śniegu. I to też trochę taki klimat mało świąteczny. Ja jeszcze kojarzę z dzieciństwa, że właśnie tego śniegu było sporo, był taki mróz. To też jakby podkreślało taką atmosferę świąteczną, świątecznych spotkań. No ale cóż, klimat się zmienił, duże ocieplenie. Marek poszedł teraz z królikiem. Po południu przyjeżdżamy po niego. Dowiemy się konkretnie, co to już wiecie, to już nie będę wam znowu tam powtarzać. Jeżeli chodzi o przygotowania świąteczne, to tak naprawdę wszystko już jest gotowe. Teraz ja będę miała w dzień Wigilii dosyć, no troszkę więcej pracy niż reszta domowników. No wiadomo, muszę przygotować wszystkie potrawy. Częściowo będą już przygotowane. Tak naprawdę ugotowanie zupy grzybowej, karpia, myjemy też dorsze, bo nie wszyscy lubią karpie. Nie wiem, czy wy też lubicie karpie, czy jecie inną rybkę. A tak naprawdę my karpie smażymy, jemy tylko w czasie świąt. W ciągu roku nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym w ogóle poczuła apetyt, ochotę, czy miała smaka na karpie w ciągu roku. Jakoś nie wiem, z czego to wynika. Może właśnie dlatego, że tego karpia się je na Wigilię, tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia, nie wiem. Jeszcze też pisaliście mi w komentarzach, że widzieliście mnie w telewizji. No właśnie, to był taki, wiecie, spontaniczny, jak to reporterzy, dziennikarze czasami między ludźmi chodzą. No i właśnie na rynku w Katowicach tam byliśmy pooglądać sobie, no, choinkę, jakieś takie dekoracje świąteczne. No i właśnie tam podszedł też jeden z reporterów, no i pytał o święta, o Sylwestra między innymi i tak dalej. Także tak faktycznie to byłam ja, ale szczerze powiem, nie myślałam, że gdzieś się zobaczę, chociaż tam pytałam, gdzie to może być, to pan dziennikarz powiedział, że w panoramie, takie wiadomości na TVP2. No oglądaliśmy to, ale tam nie było tej relacji. I dopiero dzięki Tosi, dzięki mojej chrześnicy, bo ona napisała do mnie wieczorem po 20:00. Ciocia, widziałam cię w telewizji, no i tak się zdziwiłam, bo jak mnie widziałaś, jak nie było tego. No i że widziałam właśnie w głównym wydaniu wiadomości. No i to dzięki Tosi się dowiedziałam, gdzie tak naprawdę no ten taki, ta zajawka była, a zajawka dotyczyła Sylwestra 2020. W sumie ja tak na Sylwestra, wiecie, ja Sylwestra to tak średnio, nie bawię się i nie lubię bawić się. Ostatnio, kiedy ja byłam na Sylwestra, jakieś ileś lat temu, raczej spędzaliśmy na wyjeździe Sylwestra, no a z racji sytuacji spędzamy w domu, przed telewizorem, coś sobie tam, wiecie, poszykujemy, wystroimy i będzie okej. Ale nie o tym teraz, bo Sylwester jeszcze. No jeszcze trochę. Chociaż wiecie, jak czas leci, to dzień za dniem szybko mija. Choinkę mamy ustrojoną. No, nie jest to szczyt marzeń, ale wygląda ładnie. Jest choineczka i kolorowe światełka właśnie
dają ten efekt, ten nastrój. Dobra, czekam na Marka, wracamy do domu. Może zrobimy dzisiaj ciasteczka maślane. Mam jeszcze w planach upieczenie sernika królewskiego. Zobaczę, jak mi wyjdzie. Ale składniki już mam kupione, także muszę go upiec. Bo już dawno nie robiłam sernika. Powiem Wam szczerze, że mam nawet taką ochotę na ciasto z serem. No i tyle. To widzimy się za chwilę. Ciekawe, czy u Was też pada, czy nie. Brzydko. Roger już w szpitalu. Roger? No Roger, a jak to wiadomo już, że Roger? Tak wpisane jest w papierach. Roger w szpitalu, ale dzisiaj będzie odebrany. W każdym razie będzie miał pełny przegląd. Będzie badanie krwi. Kompleksowo. Tak, badanie krwi, rentgen, może USG. No także będzie prawdopodobnie uśpiony. No ale to trzeba, no bo jak królikowi pobrać krew do badania, no to nie, on by się męczył jeszcze bardziej, no trudno, no. Jak już tu przyjechał i się zestresował, no, to za jednym razem wszystko. Pazurki będą zrobione. W ogóle dzisiaj mu się jeden pazur złamał. Czyli złamał się jednak. Ja go mam przy sobie. To będzie taki pamiątko, no zabrałem go, no co? To on tak wisiał raczej. Nie, on na tym ręczniku był. Aha. No. Także, ale to nie dziwne, no to jest królik zapuszczony. Odrobaczanie na pewno będziemy mu robić. No szczepienie nie wiem, chyba dzisiaj nie będzie. A jak się da, to jest dzisiaj szczepienie, także dzisiaj będzie miał Roger po prostu. Nie, no ja uważam, przedświąteczna rutyna George'a. Ale widzicie? Rogera. No bo tak naprawdę to my o nim nic nie wiemy. Nie wiemy, czy na coś choruje. Nawet nie wiemy mniej więcej, ile może mieć, jaki wiek ma, nie? No on będzie miał około roku, no ale to wiecie, to takie jest domniemanie. I jeszcze jedna rzecz, widzicie, wypadło mi teraz z głowy, no. Już mi się przypomniało. Chodzi o to, że tak naprawdę nie wiemy też, jaki jest jego stan kostny, jego stawów, jego kości, z racji tego, że on praktycznie całe swoje życie przeżył w klatce i się nie poruszał. No bo wiecie, George to jest taki agent, że on tylko śpi praktycznie w tej klatce. No i jest w klatce, jak wychodzimy, co w obecnej sytuacji jest rzadkością. A tak to George sobie biega po całym mieszkaniu. Natomiast ten królik, no widać, że on tylko klatka. Witajcie w kolejnym dniu. Choineczka stoi. A my robimy z Michasią ciasteczka maślane. Ciasto już się przygotowuje. Powiem tak, no bardzo proste, kostka masła. Najpierw to sobie ubijamy w mikserze najlepiej. Dodajemy pół szklanki cukru pudru, do tego 4 żółtka i powstaje nam właśnie taka masa. O, właśnie taka masa. Do tej masy teraz dodam 320 g mąki pszennej, najlepiej tortowej. Do tego jeszcze 2 łyżki skrobi ziemniaczanej, mąki ziemniaczanej. No i znowu będziemy wyrabiać sobie ciasto. I spróbujemy wciskać teraz te maślane ciasteczka. Zrobić właśnie w takiej silikonowej formie, świątecznej. Zobaczymy, czy nam wyjdzie, ile tego wyjdzie. Także cały zobaczycie już gotową za chwilę. Zanim dowiemy się, co słychać u króliczka, otworzymy 22. Pewnie mówicie, ale czemu akurat teraz kalendarz, a nie króliczek, bo czekamy na Michaśkę, bo ma teraz angielski. Także chcę, żeby Michaśka była przy tym. A co tu jest? O, ty patrz, Marzena. Dwa serca. Co to znaczy? Aż się ostrość rozjechała na kamerze. Tak? No. A Marzena, co tu robi dobrego? A przekładam, zobaczcie, to jest efekt naszych ciasteczek. Naszego pieczenia, ciasteczka maślane. To są z tej foremki takiej ale czerwonej. Ale te bardzo ładnie wyszły. Michasia ozdabiała. Jedynie to nie wiadomo, co jest. To jest prezent, tylko, no bo wiesz, to tak jakoś, ale tu jest bałwanek, choinka, Merry Christmas, no, gwiazda i tak dalej. A resztę zrobiłyśmy w takich, no wiecie, takie placki i Michasia tak pozdabiała. Ale nie zgadnijcie, czym robiły to. Gwiazdki takie wyszły fajne, nie? Także piszcie w komentarzach, czym to mogły robić. No właśnie, bo to nie była taka, to była, no, rzecz, która, dobra, i dlatego chcę sobie przepakować, no, włożyć do pojemniczka takiego fajnego. Oczywiście było wielkie poszukiwania pojemniczków. No, bo nie wiedziałam, gdzie mam ten, ale tu już mam ten mikołajkowy, to tutaj przełożyłam pierniczki. Także tu mam pierniczki, a do tego spakujemy sobie ciasteczka maślane, no i będzie na święta. O, przyszła Michasia. Tak. To co, opowiadamy, co z króliczkiem, a potem ja powiem, co jeszcze kupiłem. No raczej ty opowiadasz, bo no, ty wiesz najwięcej. Ale to prowadź do królika. Michasia wie, no. Idziemy do króliczka, proszę, gość sobie leży. Chodź, jakie bobki.
klateczce. No ładne są. Dziwne, ładne. Ładne. Popatrzcie, on jest trochę zestresowany, bo dzisiaj było tyle przeżyć. Pazurki były obcinane, badany był, ale jest wszystko dobrze, co? A teraz wam pokażę, co pani doktor mu dała. Zatem tak, do oka ma jakieś kropelki, bo coś tam z okiem jest niechala, jakaś wydzielina. Tu wiadomo, odrobaczanko, czyli trzeba będzie podawać tą pastę. Josh tego nie lubi, nie? Yeah. I tu ma jeszcze lekarstwo. Ponieważ się okazało, że ma jakiś problem z końcówką, z tylną częścią kręgosłupa, czy z biodrami. Roger podskakuje, to on nie ma takiego, takiej swobody ruchu jak Josh, nie? No nie, to Josh to tak bardziej... Nieporadnie. Ale już na początku przyszłego roku idziemy z dwoma królikami do kontroli i z dużym prawdopodobieństwem Roger zostanie zaszczepiony, a za 3 tygodnie od szczepienia będzie przeprowadzony zabieg kastracji. Wow! Spójrzcie na te zakupy Marka. Słuchajcie, poszukiwał bardzo długo. Ja uważam, że to jest najlepsza przyprawa na rynku, jaka jest, jeżeli chodzi o piernik, ponieważ jaką ostatnio kupiliście? Z Delekty chyba, nie? I pierwszy składnik to był cukier trzcinowy, tak, a tu racja. Pierwszy składnik przyprawy to jest co? Cynamon. No bo co powinien być w przyprawie do piernika, jak nie cynamon? Także to jest o tyle fajna przyprawa i była tylko w Kauflandzie. Nie, w Oszolnie zawsze była, w tym roku cisza. I faktycznie nie ma tutaj cukru, jest super. Tak. No i kupiłem foremki, bo będę ci piekł piernika, jak co roku. Foremki ekologiczne. I powiem szczerze, że pierwszy raz kupiłem takie foremki papierowe jakieś. Ja też się pierwszy raz spotykam. Marzena się mnie pyta, czy one są do pieczenia na pewno. No, to jest, wiesz, papier i ja patrzę teraz w ręki papierowe do pieczenia. Ja to czytałem. Do pasztetów ciast wykonane z naturalnego celulozowego papieru. 220 stopni maksymalna. Nawet można stosować do zamrażarki. Do minus 40. Także naprawdę super. Także będzie tak. Ale to tyle piernika zrobić. Nie, no to będzie dla dziadków po jednej foremce, bo tylko duże, małe będą schowane. No i dla nas dwie foremki. A to kupiłem już tak na zapas. Dobra. No to bierzemy się za kalendarze. To moment, ja zmieniam lokalizację. Idę tu, przechodzę koło naszej choinki. Zresztą zobaczymy, co tam u naszego pacjenta. No jak tam malutki? Ojeciu, jeciu, on jest taki zestresowany. Taki zestresowany. No już dobrze. Tutaj jest krem. Nie, to jest krem, to jest maseczka. Jaka maseczka? Maseczka do twarzy. Tak. A tutaj. Czemu dwa otwierasz? Aha, bo wczoraj. Bo wczorajszego nie otwieram, a dzisiaj... Znowu nie otwieraliśmy. Matko, no. To co my robimy? Łohoho. A, nie ten kolor. To są moje kolory. Tak? Mocny, no. Ale taki czerwieniusz. Czyli też niedobry, wiecie? Dobry. Wiecie, właściwie nie ma koloru na świecie. Ojej, jest. Właśnie ten jest fajny. To się za chwilę wszystko okaże, czy to jest ten kolor, czy nie ten kolor. No to co? No, ale czemuś... No wiem co. Ale nie, no ludzie, wiecie co. Haśka to powiem, ogólnie ma fazę. No to jest ta ciekawość dziecięca. Nie, ale ja znowu nie. Ja to wolę później otworzyć i mieć tego niespodziankę. I teraz tak, zgadujemy. Haribo plus... A to zaskoczenie. Kto zepsuł patyczka, bo to był lizaczek. Popatrzcie. To był lizaczek. Ale to był taki... To nie był lizaczek. To jest takie bez lizaczek. No tak. Ej, co mieć? Nic. A ja myślę, że George. Moja noga. O, a tu co jest? Maseczka węglowa. To będę czarny. No ty, na Śląsku czarny węgiel to maseczka. To jest taka guma, nie? Peel off? Tak, to będzie tak. Powodzenia z tym zarostem. Ale będzie fajna zabawa. Słuchajcie, to do Wielkanocy będę ściągał. To teraz będzie Marzenka otwierała. No, otwieramy. Uwaga, to już się zmieniamy, wiecie, znowu biorę kamerkę. Marzenka teraz wyciąga. Aha, już otworzy... Michaśka miała rację. Jej, ale to pachnie... choinko, ja wam powiem, że to pachnie kostką do sracza. Tak? No bo zapach, no takie choinki. No, ale zapach choinki jest ładny. To można dać bardzo ładnie pachnie. Ty, do choinki można dać? Winter Woods, czyli no, wiadomo. Ty, do choinki można dać. Bardzo ładny, już tam stoi jeden, także sobie dołożę. I z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy wam dużo zdrowia, prezentów pod choinką. No i właśnie, i takiego spokoju na całe święta. No i do zobaczenia z nami już niedługo. Tak. To na razie. Pa, pa. Pa. I dużo śniegu. Dużo śniegu, ojej, chyba będzie deszcz. Tak.